Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. No więc tak, od ostatniego spotkania minęło trochę czasu, jednak nie pofarmiłem, bo zauważyłem tego gościa. Tak. Więc no, jakiś nowy koleżka. Nazywa się Tiso. I zobaczymy, co ma do powiedzenia. Blada rzecz. Czym istota, ciężko mi tu określić, kto jest prawidłowa. Aha. Z łatwością dzierżysz swój gwóźdź. Jeśli poszukujesz walki, nie znajdziesz większych wojowników w tych rozkładających się baru, to chyba były okopy, coś tego typu. Słyszałem, że istnieje gdzieś tam arena poniżej, zbudowana dla takich jak my. Spotkaj mnie tam, a zobaczymy, jakie umiejętności posiadasz. Nie tylko będę schodził, czy łamane schodziła, bo nie wiem w sumie jaka płeć. No, po prostu będę schodził, schodziła. Przyjdź i znajdź mnie, jeśli się ośmielisz, czyli tak. Więc, no. NPC, krótka gadka. W sumie mój błąd, że nie pogadałem więcej. Może tam było coś jeszcze do powiedzenia. No, ale trudno, już przepadło. I tak, w ostatnim odcinku odkryliśmy dużo sprzedawców przypinków. Więc dzisiaj przydałoby się coś poogarniać, nie wiem, z jakimiś postępami, może na wylokację czy cokolwiek. Szczerze, to ciężko mi powiedzieć. Ale tak. Czy cokolwiek będziemy robić, mam nadzieję, że cokolwiek się uda. Więc tak. Na pewno pierwszą z rzeczy, o którym muszę pamiętać, to to, żeby wyfarć się nieźle, bo w sumie mam bardzo fajną przypinkę, która mi się zepsuła i trzeba ją naprawić. Co jest dosyć drogie. I są tam jeszcze inne fajne przypinki. Potem jeszcze to znajdowanie przypinek, oczywiście. Jak zapewne pamiętacie, po to, żeby osiągnąć... Tak. Już się rozproszyłem przez to, że dwa razy wpadłem na podstawowych wrogów i... No, w ogóle. Oczywiście więcej przypinek po to, żeby móc kupić więcej miejsc na przypinki. U tej, no wiecie, tej. Co miała tak różowo w swoim domku. Taki różowy zapach. Dobra. Coś jeszcze takiego było ważnego, no na pewno muszę też się naumieć łazić przez te wszystkie podziemia grzybowe. Bo tam to łatwo nie jest. Ale póki co tam. Na skróty idziemy do grzybków z powrotem. W sumie lepszym wyborem pewnie byłoby przejście tym, stagiem, ale wiecie. Ja to ja. Ja nie idę na łatwiznę. Ja idę po swojemu. I tak, pieniążki. I w sumie póki pamiętam, to jeszcze jest jedna ważna sprawa. Przydałoby się też właśnie uzbierać, nawet w pierwszej kolejności, przed wszystkimi moimi innymi planami i marzeniami, na to coś, nie wiem, czy pamiętacie, tam była taka chyba też przypinka. Chyba przypinka, bo naprawdę już nie jestem pewien, ale coś, co pozwalało nam automatycznie podnosić pieniążki upuszczone, te geło całe. Więc tak. To chyba powinien być mój priorytet, jeśli nie chcę gubić kasy. Więc tak. Okej. Dobra. I co? I właśnie wpadło do kwasu. No cóż, dobra. A teraz, gdzie ja powinienem iść w ogóle? A, dobra, nawet mam pokazane miejsca, w których nie byłem, więc bez zbędnego zwlekania możemy tam chyba pójść i nie będzie żadnych problemów. Więc co? Dobra. I teraz tędy tam dalej. Miejmy nadzieję, że nie będę tego żałował. No cóż, dobra. I... Mnie tu nie było na pewno? Nie, mi się wydaje, że byłem w tym podobnym miejscu. Dobra. Czyli cztery uderzenia z tego mojego. Jednak takiego. Raz, dwa. Nie udało mi się dwa. Ale dobra, muszę być ostrożniejszy, bo nie chcę otrzymać tak łatwo obrażeń. I zobaczymy, co wyniki nie dali z tego wszystkiego. Cześć, grzybek, pa, grzybek. Mhm. A tu na dole cokolwiek w ogóle było? Czy to jest takie bardziej na zasadzie... Masz tu drugie przejście, chociaż w sumie to jest po nic. Dobra. No to idziemy. I... Wow, łańcuchy. Oraz kolejny ten taki no... Duży, nadmuchany... Co ja tak właściwie chciałem zrobić? W sumie nie wiem. Definitywnie, jaki on by był, nie był, to... Najważniejsze, że w sumie...
O nie, 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 to wybuchowe coś. Dobra, pozbyłem się tego, czyli przynajmniej jedna dobra wiadomość, da się ich niszczyć. I kasę też nagromadziłem. I tak. W sumie zgubiłem wątek. O nie. Dobra, to jest naprawdę groźne, chyba odbiorę nawet kilka rzuć. Ja chciałbym tego, ale niestety. I tu będą zaraz kolejne. I dobra. Tak się trochę zacinam, ale jest to wszystko spowodowane tylko tym, że się mocno skupiam. Pójdę po prostu tutaj, unikając tamtego. I zapowiada się to dobrze. Okej, bo myślę, że będzie jakiś boss, tu mamy NPC-a. Klot, czegoś tak. Aha! Małe kroczki, malutkiej kreatury. Masz przy sobie... Wyglądasz na poszukiwacza przygód, czy tam podróżnika. Więc to akurat... Więc mamy wiele wspólnego. Szukasz niebezpiecznych miejsc, co? Cóż, jesteś na dobrej drodze. Jakiś długo... szyjny... Kriter to jest taki prosty zwierzaczek, malutki typu robak, szczurek czy coś zazwyczaj. Ale ogólnie... No, powiedzmy, długo szyje stworzenie ostrzegło mi przed plemieniem tam na dole. Jest jakiś rodzaj wojowników. Aha. Mi tak powiedziała i... Nie mogę się doczekać jakiejś poważniejszej walki, okej? Okay. Dobra, trzymaj się i w ogóle zostań przy życiu i spotkajmy się jeszcze kiedyś, dobra, nic wielkiego. Ale okej, jakiś... Nie wiem do końca, co to miało sobie prezentować. Ale widzę, że można zejść jeszcze niżej, więc tak. Okej. I dasz? Nie, w ten sposób nie dam rady. Więc nie dam. Taki sucharek, delikatny. Nie, to tak nie zadziała. Niestety. Czyli jakkolwiek da się tam wleźć, o ile się da, podkreślam w sumie. Na obecny moment nie widzę nawet sposobu. Nie, jeśli już to musiałbym po prostu bardzo szybko to zrobić. Ale nie. Brakuje tych paru milimetrów, czy milimetrów, nie wiem, po prostu brakuje trochę, więc ta. A mniejsza z tym. Oczywiście. Złe odbicie już po mnie. Okej. Co się mówi, że nie powinienem iść? Patrząc na to, że już raczej... Jak tutaj jeszcze wrócić, okej? A nie, dobra. Nie, dobra, wrócę spokojnie, więc nie ma co się przejmować, już chyba może to jest znowu jedna z tych dróg bez powrotu. Chociaż nie ukrywam, trochę niepokojąco to wygląda, jak widzę. Mnóstwo grzybów i żadnego sensownego wyjaśnienia. Nie, czy coś? Okej. Wiecie co? Widziałem tu... Tą postać już... No widzicie ją zresztą. Coś mówi, że powinienem za nim iść, ale pewnie to będzie znowu starcie z nim jako bossem. I lepiej nie, okej. Tu się kończy ścieżka pielgrzyma. Serce Hallownest leży przed tobą otworem. Aha. Idź przed siebie, podzielić się jego chwałą, czym... Okej. Tylko, że to jest zepsute i... Dobra, nie czytaj. Cokolwiek tu jest, to teraz tam nawet nie mogę zajrzeć. Super. Więc idziemy przed siebie. W jedną stronę, która póki co oferuje nam możliwości. I w ogóle fajnie, grzybki te pieniążkowe. Dobra. Ja się cieszę, że tu z grzybków pieniążkowych tracę życie na zwykłych przeciwnikach typowych. Nie, coś mi mówi, że tu zaraz zginę po raz kolejny. Głupia, nie odnowiłem sobie, że tak to nazwę, ławeczki żadnej bliżej, więc znowu będę musiał potem przebiegać całą planszę. Ale dobra, w sobie bliżej ławeczek nie było, więc co. I teraz
Okej. Pozwólcie, że najpierw sprawdzę to miejsce, bo w sumie jakoś tak czuję, że może być dobrym wyborem. Nie wiem, po co tutaj grzyby, ale okej. Okej. Okej, dobra, mamy skróta. Super. Czyli mamy skróta w sumie też do ławeczki tym samym, bo tam daleko stąd było do ławki. Pozwólcie, że póki co nie będę tego ruszał. Nie chcę mi się po prostu tam wracać. A i tak nie muszę teraz się odnawiać ani nic za bardzo. Ale tak, jak już miałbym paść, to przynajmniej będę miał powrót ten. Łatwy, bo ławeczka jest niedaleko. Dobra. Dobra. Super, to... Boing, boing. Ale nie aż tak, no. A dobra, nie mam tego steady body całego. Chyba. Czy mam, bo już... Nie, mam steady body. Nie mam teraz tego całego, które powoduje, że mam te dwie dodatkowe niebieskie... Dwa niebieskie żyćka. Wiecie, tak już mnie zastanawiało, co się stało, że tak się odbijam, ale to chyba kwestia po prostu samych w sobie grzybów. A nie tego, że nie mam, czy mam jakąś przypinkę. Czy w sumie ja to nazywam grzybami, ale co to tak naprawdę jest, to... Nie mam pewności. Ale dobra, mniejsza z tym, co to jest, ważne, że mam więcej... Geod... Geo... Nie wiem, czemu ciągle na to geody mówię. Naprawdę chyba za dużo stardiu, ale mniejsza z tym. Po prostu, no, znaleźliśmy więcej geo. Więc mówiąc więcej kaski, fajnie i w ogóle. I co? Okej. Nie rozumiem tego. Zazwyczaj one były lepiej poukrywane tutaj tak po prostu. No właśnie, przy okazji też przydałoby się chyba odwiedzić za chwilę już tego... No tego robaku dziadka, wiecie co tam u niego się kładło te wszystkie zwierzaczki. Czy te właśnie robaki się tam sprawdzało, ile ich jest. Może jakaś kolejna nagroda będzie? Może. Dobra, mniejsza z tym. Idź mi z tym dziadostwem. Dobra, i kolejne miejsce, do którego nie jestem w stanie wejść. Tutaj definitywnie albo będę miał jakiś podwójny dash, albo coś innego za kiedyś. Albo dash w górę, ta. To jest chyba najbardziej prawdopodobne, że po prostu nauczę się robić dasze w górę. Aha. Ale póki co nie mam takich dziwactw, więc cokolwiek tam się skrywa to miejsce, to... Nie wlezę tam. Dobra. I... No, serio, tak... Tak atakować? Liczyłem na to, że to będzie jakiś NPC, co... To mnie atakuje. No co za brak kultury osobistej. I wyczucia. Tak gościa atakować. Ja tu nie miałem złych zamiarów, dopóki mnie nie uderzyliście. Ale teraz to dobra. Jak wojna, to wojna. No cóż. Miejmy nadzieję, że nie żałuję tego, że tutaj przybyłem. Dobra, już żałuję. Aż na to, ile życia tracę. Chociaż z drugiej strony... Za jednego takiego jest 11 kasy. A co na to, ile muszę wydawać na niektóre rzeczy, to... Całkiem. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy jest to wszystko... warto tego. Ach, tam. Chyba nie jest miejsce, w którym powinienem być. No cóż, jeśli zginę, to... zginę. Ja wiem. Święte słowa. Jak umrę, to umrę. A kto zginął, ten nie żyje i tego typu inne mądrości ludowe. Nie, tak serio mówię. Coś, że nie powinienem tu być, ale jak już jestem, to... No cóż. Dobra, zagubiłem się w swojej własnej wypowiedzi. Podróżnicy szukający śmierci, witajcie. Obyście znaleźli szybki koniec na naszych pazurach, szponach, okej. Nie, kloty chyba bardziej są Nie, kloty są pazury, jak tak, ale niech będzie szponach. Chociaż jak szpony bardziej mi pasują do tego wszystkiego, chociaż... Może też mylę znaczenia czy coś. I w sumie powiem wam szczerze, nie wiem po co ja tu idę. Coś naprawdę wydaje takie... niebezpieczne. Ale dobra, właśnie. Przy okazji wielki test. Czyli dwa strzały z tego pozwalają pozbyć się jednego. O, super.
Traciłeś się na jednego, a ci pozwalałem się go pozbyć. Bo wiadomo akurat, że no. Jeśli trafię kilku, to kilku się pozbędę, ale co? Dwa strzały. Drogo. A i w ogóle ci te surwacze to nie groźni. Na nich już mam strategię opracowaną. Widziałem znak ławeczki. Ja go widziałem. Widziałem ten znak. Nie oszukacie mnie. Dawać mi moją ławkę. Dawać mi moją ławkę. Dobra. Ławeczka jest tam niżej, tu jest jakieś przejście, nie wiecie co. Chciałbym zwiedzać, ale ławeczka. Ławeczka. Cokolwiek by tu było, nie było. Wybaczcie, ławka ważniejsza naprawdę. I przy okazji teraz możemy zmienić te czarny, chociaż nie ma na co. Dobra. Złazimy postać i leziem zwiedzać tam trochę wyżej. Gorzej tylko, że oni się przez to chyba odnowili. Co? Z drugiej strony może i dobrze, że się odnowili, przynajmniej ich kasa też się odnowiła. Jak wiadomo, pieniążki teraz bardzo potrzebne. Chociaż chyba, ej, właśnie. Mój błąd, że nie sprawdziłem, ile potrzebowałem na zakup tych wszystkich tych tamtych. No przypinków. Gdybym wiedział, to może bym teraz zawrócił i wiecie, może byśmy mieli już jakiegoś fajnego przypinka. A tak to no niestety. Aha, dobra, oni też tu pilnowali tych, no. No grzybków kamiennych, tak. Grzybki kamienne, no. Dzisiaj naprawdę jestem coś rozkojarzony zbyt mocno jak na mój gust, żeby sensownie móc mówić, ale... No trudno się mówi. Tak. Już się zaczynają moje masło maślane. Ulubione. Nie! Spadaj w kwas, proszę cię postać, naprawdę. To, że ja jestem lamą i nie potrafię tobą dobrze sterować, nie znaczy, że musisz też lamić jeszcze dodatkowo ty, sama z siebie. Nie. Spokojnie, padnie. Ogarnij drifty. Ogarnij drifty, padzie. No. Wiecie co? Chyba. Nie dla mnie to. Jednak może zrezygnuję z powrotu. Tak coś. Czuję, że ten powrót to będzie więcej problemów niż. Radochy. A w tym miejscu byliśmy. Nie, dobra, to jest coś nowego, więc tak. Można tu iść. Ze spokojem. Że się nie cofamy. Mantis Village. Osada modliszek. Ha. Nie wiem, czy mnie to pociesza. Bo pewnie tutaj zginę. Tak na śmierć. I będę martwy przez to. Ale tak. Skoro już tu jesteśmy, to postarajmy się cokolwiek tutaj posprawdzać. Chociaż... Nie wiem. Mam tu w sobie tyle kasy, że chyba mogę kupić jakieś fajne rzeczy. Nawet jeśli będę tutaj łaził, to zaraz ją stracę, bo będę na śmierć martwy. Ja. I teraz takie... myślenie. A czy da się być martwym nie na śmierć? Okej. Okay. Dobra. Okej, dobra. Nie jest aż tak źle. Trochę manewrowania, trochę spokoju. Mniej hałosu i może jakoś sobie z tym poradzę wszystkim. Dobra. Kasza, dawać kaszę. Kasza, fajna sprawa. A, okej. Fajny sposób na walkę z nimi i... A, i teraz w górę tworzymy dodatkowe przejście, super. No dobra, skoro mam dodatkowe przejścia, no co? Idziemy, póki jeszcze mam czas antenowy. Zwiedzamy i miejmy nadzieję, że osiągniemy jakieś sukcesy. Dobra. Nie jest tak źle.
Le. Aha. Dobra, czyli w tym momencie chyba poznajemy opcję daszowania w górę. Wziąłeś pazur odliszki. Aha! Dobra, czyli nie ma tylko skoku. Mamy wall jumpy! Jakie to fajne! Nie, ale powiem szczerze, jako wall jumpu bym się tutaj nie spodziewał. Po prostu nie widziałem logicznego wyjaśnienia, jak miał być wall jump. Potem u Oriego jeszcze jako tako. Dobra, ale tutaj? Nie, mówię całkowicie serio. Wall jump? Fajnie. Pomyślcie teraz, ile miejsc stanie otworem przed nami. No, nawet tutaj. Fajne. Dobra. I gdzie tak właściwie jesteś? My? Okej, jakieś nieznane miejsce, ale... jakieś drzewko mamy. Aha. Dobra, czyli ono po prostu sobie będzie. Dobra. Okej. Muszę się naumieć lepiej to wszystko ogarniać, a nie. Ale dobra. Jakie fajne. I co my tu mamy? Wanderer's Journal. A co to w ogóle jest? A, czy to jest jakaś znajdźka po prostu. Dobra. Skoro coś takiego jest i ma nawet swoją własną kategorię, to raczej to będzie istotne do czegoś, ale... dlaczego? Póki co to niestety będzie dla mnie tajemnicą. To zbyt szybko raczej nie rozwikłamy. A może nawet rozwikłamy? Szybciej bym tego chciał czy coś. Dobra, mniejsza to gadam głupoty. I tak... W sumie powiem szczerze, dobrze, że mam tego wszystkiego nie oglądał. Jakbym zobaczył, jak się znęcam nad grzybami, to bym nie zabił. Skąd wiesz? Cichaj, siostra. Może cię ogląda. Nie, siostra, uwierz mi, nie ogląda tego. Przy okazji mamy kolejnego skróta. To powiem mu, żeby zaczął. A proszę bardzo, siostra. Mów ta, co chce ta. Znęcasz nad grzybami. Dobra, wybaczcie za co. Oczywiście siostra nie potrafi być cicho. I... mamy kolejne miejsce, do którego nie jestem w stanie wejść. Dopiero co zdobyłem nową umiejętność. Cieszę się z tego, że mogę już wchodzić wszędzie, gdzie do tej pory myślałem, żeby wejść. Nagle oczywiście świat dodaje swojej brutalności i znowu pokazuje. A tutaj nie wejdziesz. Co, lamusie? Niestety. Świat zawsze jest brutalny w takich kwestiach. Okej. Jak ja mam tu przejść? Wy mi powiedzcie. Aha. Czyli co ty, będę musiał manewrować zarówno slajdami, jak i daszami. O, nie, wiecie co, nie. Nie, ja się poddaję. To nie na moje palce. Najgorsze, że zaraz będzie śmierć. Tak, zaraz będzie śmierć. Nie mogę uszukać system w taki fajny sposób, nazwany wejściem, żeby się tepnąć do ławki, ale czy ja to chcę zrobić? Okej, chyba coś zepsułem. Ja wracając do tego... wiecie co, raczej nie. Fajna opcja z tym szybkim tepaniem się do ławki, chociaż to jest raczej niedopatrzenie twórców bardziej niż feature, który... miał być dostępny dla gracza. Więc ta... więc podziękuję skorzystania z tego. Dobra, i już nie jestem na skraju śmierci, więc już jest dobrze. A póki co chodź. Chodź, sruwak. Muszę cię zabić, żeby mieć jeszcze więcej życia. Dobra. Przykład ten Shaman Stone, czy ktoś tam nazywał. Nie, to był chyba Soul Catcher. Nie jestem pewien. Ale ogólnie by się przydał. Okej, otworzyliśmy tu wielką dziurę.
powiem wam szczerze, nie wiem, czy chcę do niej zaglądać. A cóż, teraz już chyba nie mam opcji. Jak już tu wpadłem, to... No to zobaczmy, jak tutaj jest. Mhm, super. Na takich powierzchniach oni... Tak. Normalnie jakby gra czytała mi... Czytała to, co mówię. Nie, tak. Mówię, oni są łatwi w ogóle. Tak, tak to spróbuj walczyć z... przeciwko nim bez podłoża. Mhm. Tak. Dzięki po prostu, gro. I co tu mamy? Jakąś otwierajkę przejścia niżej, czy coś. I otwierajkę przejścia jeszcze niżej. A. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra. To skoro mam tyle otwierajek przejść, to warto by było po prostu się tym chyba zająć. No. Pozwiedzać, ale... Patrząc na to, ile mam życia i jak nie umiem, ja raczej proponowałbym, żebym spokojnie zobaczył co, gdzie, jak, kiedy, na co, po co i za co, no i potem zrezygnować na spokojnie. A, dobra, czyli wrócić do góry mogę tylko tędy. Super, kolejny surowak. Dobra. Dobra. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Musi być. Dobra. Dobra. A, super. Tak. Dobra. Jeśli tak stawiacie sprawę, to ja tym bardziej podziękuję. Idę zwiedzać we wszystkie strony świata, tylko nie tutaj. No co za hamowa? To ja tutaj kulturalnie się przełażę, a ten nagle mi tutaj przejście zamyka. No co za jełup jeden niemyty. Dobra. Dobra. W takim wypadku wiecie co? Chyba naprawdę najlepiej będzie, jeśli bym... po prostu uciekł z powrotem, skąd żebym przylazł. Albo chociaż do ławeczki. I od ławeczki spróbujemy pozjadać trochę dalej, bo tutaj czuję, że jest mocno niebezpiecznie. Okej, okay, a tego gościa tutaj nie kojarzę. Wiecie, wiecie, znam Kurę, ale bardziej chodziło, że nie kojarzę, żeby on tutaj stał. No, witaj ponownie. Wydaje mi... podejrzewam, że już zaznajomiłeś się z... plemieniem z tej osady, ha? Wydają się być nieufni wobec obcych, żeby powiedzieć to lekko. Nie są jednak brutalami, nie. Choroba w powietrzu... która przyćmiewa umysły mniejszych istot. Oni się jej opierają. Aha. Nadal zachowali swój intelekt i honor. No, ale nadal też swoje śmiertelne tradycje. Mam parę słów porady, mój przyjacielu. Jeśli chcesz wyzwać na pojedynek lordów tego plemienia, okej, to mnie trochę przeraża, ale niech będzie. Twój stępiony gwóźdź może być nieadekwatny. W pobliżu jest miasto. Stara stolica Halunest. Słyszałem, że mieszka tam... Nie wiem jak go nazwać. Nilesmith to jest w zasadzie połączeniu Blacksmith, czyli kowal, taki od broni. Czy ogólnie kowal bardziej. I Niles, ten gwóźdź. No ogólnie powiedzmy... Niech będzie, po prostu kowal. Aha. Znajdź tego starego robaka i może okaże się, że postęp przyjdzie ci dużo łatwiej.
Okej. Więc tak. Zgodnie ze słowami powiem wam szczerze tego gościa Quirrella. Aha, dobra, czy wystarczy jeden atak z broni. Jeden strzał, żeby się go pozbyć. Oczywiście, musiałem zginąć. Na całe szczęście bardzo blisko ławeczki, więc nawet nie ma co się bać. Wszystko, co miałbym utracić, już mam z powrotem. I tak, pozwólcie, że teraz pójdziemy tutaj od dołu, zobaczyć co, jak, gdzie, kiedy. I... mamy tu jakiegoś... robaka. Oraz... jakby wodę? Powiem szczerze, nie ogarniam, co tu się dzieje, ale mamy... Dashmaster. Wygląda jak... Sans z Undertale'a. No cóż. Nie wiem, czy to skojarzenie ma jakiś sens, ale tak wygląda dla mnie jak Sans z Undertale'a. Widzicie, nie mamy tutaj kolejnego jakiegoś robaka, pewnie... pewnie do wioski. Tylko powiem taki, że wiem, gdzie się... widzę, gdzie ona jest, ale nie wiem, jak się do niej dostać. Ale dobra. Skoro zdobyliśmy Sansa z Undertale'a, wydaje się być dosyć okrągławy, więc prawdopodobnie jest to przypinka. Zobaczymy, jak ona działa. Aha. Dobra. O. Szybsze daszowanie i opcja daszowania w dół. Fajne, ale póki co, wiecie, no, nie jestem w stanie tego ubrać, brakuje mi jednego miejsca na przepinkę. I tak, wiecie co? Skoro już tu jesteśmy i mamy tyle pieniądzów, jak mówiłem, no nie chciałbym po prostu tego wszystkiego stracić i w ogóle. I teraz nawet właśnie dokończając to, co chciałem powiedzieć, nie wiem, co tak naprawdę mam zrobić. A w sumie to też nie wiem, czemu się odbiłem do grzybów, jak to przecież tak fajnie, łatwo można się wspiąć. Bo powiem z wami całkowicie szczerze, że nie chcę z wami walczyć. Poszedłbym zobaczyć tą, co w stolicy. Prawdopodobnie jakieś miasto w pobliżu, stolica. Podejrzewam, że wiem, gdzie to będzie. Ale tak. Powiem szczerze, że tak całkowicie jednocześnie tam poszedł i z drugiej strony obawiam się, że jak tam pójdę, to mogę zginąć. Chociaż dobra. Tak prawdopodobnie, jeśli miałbym zginąć, to zginę, więc co? Dobra. Nie przejmujmy się... mantisami, że tak powiem, z Englisha. I pora pomału zawrócić... do grzybków. I żeby nie było, wiem, że narzekałem na grzybki, że tam, że mnie nie powinno być, ale teraz czuję, że może jednak powinienem, tylko lokacja jest tak zaprogramowana, że takie jełopy jak ja nie będą sobie dobrze doskonale radzić czy coś. A tak, tam był skrót do tego miejsca. Ech, głupi ja. Jak zwykle naokoło. Ale dobra, mniejsza o to. Co? Teraz, kiedy mamy tą opcję, to wiecie, chciałbym zobaczyć, gdzie uciekła tamta biała znowu postać. No wiecie, ta co z nas atakowała igłą. Oj, naprawdę plączę. I wiem, że to jest ryzykowne, ale... no cóż. Zrobię to. Nawet jeśli mam potem tylko żałować, to po prostu wolę mieć to za sobą niż potem... nie! Niż potem się wkurzać, że byłem tak blisko i daj mi na to. Nie skorzystałem. Fajnie, ale gdyby mi padł normalnie funkcjonował, to byłoby dużo łatwiej. Ale oczywiście nie, po co ma normalnie funkcjonować? No i oczywiście o tym właśnie mówiłem. Śmierć. No cóż. Czyli muszę iść tam ponownie.
Mam nadzieję, że mi się uda, bo nie chcę stracić wszystkich. I definitywnie coś jest nie tak, albo z wyczuciem sterowania w Hollow Knight'cie, albo z moim padem, bo są to momenty, kiedy ja potrafię nie naciskać niczego, a ten dalej se lezie. Więc tak. I to nie mówię już o takich, wiecie, jakby po ślizgach, tylko mówię tu o wielkich problemach. Więc cokolwiek jest tego powodem, nie jest to żaden dobry znak. A póki co w jej postać. I nie ta, wiem, że znowu idę na koło, chociaż nie muszę. A w ten sposób będzie po prostu zdecydowanie szybciej. I okej, jak oni się trochę obniżą z głowy, to mogę spokojnie wtedy właśnie zrobić dasha przez nich bez obrywania. Warto to wiedzieć. A w ogóle tak ładna pomysła, może następny odcinek spróbuję zrobić też na innym sterowaniu. Lecz mówiąc, nawet jeśli chwilowo, to przerzucę się po prostu na klawiaturę. I wiecie, może okaże się, że na klawiaturze będzie mi dużo lepiej wychodziło manewrowanie czy coś. Na przykład mogę szczerze powiedzieć, że jeśli chodzi o Oriego, pomimo tego, że i tak się gubiłem oczywiście tam w sterowaniu bardzo często, to na szczęście jest dużo przejrzystsze i prostsze. To dużo lepiej właśnie się grało na padzie, przynajmniej moim zdaniem. Natomiast nie wiem, jak będzie z Hollow Knightem. Może naprawdę klawiatura to będzie to. Ale mniejsza, dotarliśmy gdzie trzeba. I dobra, i pojawiło się tutaj. Okej, jeden strzał, żeby... Widzieliście co? On tam sam poszedł. Nie dotykałem żadnego przycisku ruchu. Dobra, teraz przynajmniej wiem, jak to zrobić trochę bezpieczniej. Ukułem się, ale dobra, przynajmniej mamy... mostek. Ładny mostek. Szkoda tylko, że wcześniej był wyłączony. Aha, czyli muszę ze skoku to zrobić. Dobra, ciężkie to jednak. W sumie cięższe niż bym tego chciał. Jakieś szczególnie ciężkie to nie jest. I dobra, ja mam mostek, więc możemy iść dalej. Ej, w ogóle patrzcie, to wygląda jak ten pierwszy bossu. Wielka statua rycerza. Jest tutaj gniazdo na jego czy z klatce piersiowej, czy na jego zbroi wsadzić symbol miasta. Tak. Okej. No dobra. Dobra, czyli jesteśmy tu uwięzieni. Prawdopodobnie. Może jednak. Nie, dobra, jest jakieś wyjście prawdopodobnie, ale wolę tam nie iść. Jeszcze. Póki co jesteśmy w nowej lokacji i mamy nowych wrogów. Więc widzę, że też powrót starych znajomych jest. Więc no, jeśli tu już jesteśmy, to w pierwszej kolejności chciałbym odnaleźć albo lokację, do której mamy się udać. Do tego całego nalist mi fa... Okej. Nowi wrogowie. Wydają się być trochę groźni. Nie jakoś, wiecie, szczególnie, bo da się pewnie ich wyczuć. Ale okej, 10 kasy za nich, więc nawet. No i kolejni wrogowie też inni jeszcze bardziej wybuchowi. A oni za to są bardzo groźni, mogę powiedzieć szczerze. Patrzę na to, że wybuchają. A zresztą wybuchy to jest coś bardzo groźnego i teraz tak. Było tam przejście w górę albo tutaj w dół. Powiedzmy sobie szczerze, może to jest głupie, że tutaj wybiłem wszystko i nagle wracam się do tamtego przejścia, ale było wcześniej i w ogóle, więc co? Pewnie też okazuje się, że to, nie wiem, być ławeczka czy coś. Nie chciałbym jej przegapić. A, oczywiście ulubione zagrania Hollow Knighta. Dałem ścieżkę
tak dosłownie pod nosem, w zasadzie paczki ładne, paczki fajne. A to nagle takie, a jednak nie pójdziesz sobie. Co jeszcze, się przynajmniej wrogowie się nie odrodzili. Dobra. W ogóle, ojej. Wiecie co? Ja na chwilę zamilknę i nawet podgłośnię dźwięk, jeśli jestem w stanie. Ale wsłuchajcie się w to, jest jakaś piękna ścieżka dźwiękowa. Jest jakie to piękne. Wiecie, nie to, żeby inne lokacje nie miał pięknych, ale po prostu... Chwilę, tam było jakieś inne przejście. No, mówiąc szczerze, po prostu z każdym kolejnym miejscem Hollow Knight coraz bardziej zaskakuje. I jako gra, i jako dzieło sztuki, mogę nawet powiedzieć. Wielkie bramy zostały zaprezentowane. Nikt nie może wejść. Nikt nie może wyjść. Okej. Okay. Nie, wiecie co, to jest piękne. I mamy Quirrella. Oto było przed nami stolica, mój przyjacielu. Nie jestem pewien, co to są, ale co to za ciekawe, niech będzie, tak to nazwę, miejsce. I wydaje mi się, i takie, które też trzyma odpowiedzi na wiele tajemnic. Też czułem pociąg do tego miejsca. Ale teraz, gdy tutaj siedzę, kwestionuję, czy chcę w ogóle zejść niżej. Zastanawia mnie, czy to jest strach, czy to coś innego ciągnie, po prostu mnie hold my back, czyli tam hold my back, czyli że mnie po prostu powstrzymuje. Wybaczcie, że tak nieskładnie naprawdę tam, ale no. Kwestia godziny, kwestia tego, że to nie jest mój dzień, nic takich. Dobra. W ogóle głupi jestem. Była ławeczka, nie skorzystałem, no. To jest świętokradztwo. Ławeczka w tej grze to miejsce święte, trzeba z niego korzystać zawsze, przy każdej okazji. Chociaż nie ukrywam, teraz po części się uwięziłem w tym miejscu. Widać było, że brama została zamknięta. I niby tam zauważyłem sposób potencjalny na wyjście. Ale nie wiem, czy to po prostu na pewno jest to wyjście, to pierwsza sprawa, i druga, czy jestem w stanie z niego skorzystać. Bo może się okazać, że wiecie, to jest takie typowe zagranie, że jak tu wejdzie, to musi przejść tą lokację i odkryć jej sekrety, zanim będzie mógł wyjść. I okej, okay, dobra. Kolejna skałka to cała. Okej. Okay. City of Tears. Okej. Okay. Zdecydowanie. Zapamiętam te nazwy. Przyda mi się. Powiem wam szczerze, muzyka jest piękna, więc wyszukam sobie w soundtracku tego i może nawet wykorzystam to kiedyś podczas jednej z sesji RPG, które mam zamiar prowadzić. O ile kiedykolwiek będzie odpowiednie miejsce. Nie, ale takie rzeczy na pewno inspirują. Przy okazji widziałem też znaczek miecza. Obok windy, więc no. Skoro był tu znaczek miecza, czy tamtego naila całego, gwoździa, albo pazura, paznokcie. Znaczy, nail to bardziej paznokieć. No bo wiecie, w którą stronę najpierw pójdę, zanim będę zwiedzał resztę wszechświata, no. Jeśli nie wiecie, to jest po prostu pytanie wręcz retoryczne. Bo to jest oczywiste. No i patrzcie, kolejna broń w ziemi. I kolejna. I generyczne odgłosy kowadła. Mówię generyczne, bo w sumie prawie każda gra ma podobne odgłosy. I teraz wielka chwila. Czy naprawdę to jest to? Tak, odnaleźliśmy chyba. Przyniosłeś mi kolejnego gwoździa do poprawienia, czy hound to może też być ostrzelnie, nie jestem pewien. Naprawdę dzisiaj jestem nie w formie.
Zostaw go na ziemi i wróć później, jeśli dalej będziesz dychał. O, wydawało mi się, że jesteś kimś innym. Szukasz kowala gwoździ, czyż nie? Cóż, znalazłeś jednego. Nie jestem zbytnio gadatliwy, ale jeśli to jest gwóźdź, który potrzebuje naprawy, przybyłeś do odpowiedniego robaka. A twój własny jest w dosyć kiepskim stanie. A to oczywiste, że nie jest jednym z moich, ale nadal wszystko może być odnowione, wzmocnione. Z odrobiną wysiłku i umiejętności. Nawet to zniszczone ostrze. Jeśli chcesz, mogę przekuć twój gwóźdź. Uczyni to ostrze dużo bardziej śmiercionośnym. Czyli jego gadka miała sens. Oczywiście, że ulepszamy. Jak sobie życzysz. Zajmę się w takim razie pracą. Oto jesteśmy. Przekuwanie jest kompletne. Naostrzyłem. Czyli to jest naostrzenie. Krawędzie twojego... gwoździa. Odkryjesz, że jest teraz dużo potężniejszy niż był wcześniej. A więc wyrusz i sprawdź siłę na wrogach. Nadal tu jesteś. Chcesz czegoś jeszcze? Jeśli mi przyniesiesz trochę Pelior, czyli w sumie bladej rudy, mogę go wkuć w twoje... w twój gwóźdź i uczynić go jeszcze potężniejszym. Okej? Okay? Dobra, nie ma nic więcej. Czyli dobra, czyli teraz musimy jakiś Pelior znaleźć. Pelior. W ogóle kojarzy mi się to z... Można powiedzieć jedną dalszą znajomą, można powiedzieć. To w ogóle ma nick Pelior. Nie Paleor, tylko Palor. Czegoś jak Pelior. Po prostu i dwa uderzenia. Fajnie. O, jedno uderzenie. Chociaż nie chcę powiedzieć, że to nie miał Pelior. Dobra, wybacz, dawno po prostu nie gadałem. Mówię znajoma bardziej niż jakaś taka osoba, z którą częściej gadam czy coś, ale dobra, czuć różnicę. Przy okazji, jeszcze jedna kwestia. I wygląda inaczej. Opis jest dużo krótszy, jeśli się orientuję dobrze. W tym czymś, co tutaj jest u spodu, można pływać. Dobra. Ja mogę pływać, ale widać, że wrogowie nie. Muzyka piękna, no i jeszcze wyprzednie broni, wiecie co. Lokacja cud. I w sumie powinienem kończyć już pomału odcinka, ale tak żal połowie przerywać. Więc pozwólcie, że mimo tego, że powinienem naprawdę kończyć, jeszcze trochę sobie zwiedzam. Ale dobra. Po prostu... Wcześniej był na 4 uderzenia, czy coś. I teraz nie wiem, czy jest na 4 nadal, czy na 3. Ile... Czy jak... Wybaczę, że się pogubiłem, wiem, że to małe liczby i nie powinienem się tak łatwo gubić, ale tak stało się. Co tam tu mamy? Mechanizm z prostą dziurką od klucza, czyli z prostym, zamkiem. I tam nie zajrzymy. I w ogóle tam chyba była winda, ale dobra, zobaczmy tutaj najpierw. Jakaś senka. Ciągle pada. To jest ciekawe, bo jesteśmy w jaskiniach. A tutaj pada. I jest jakiś posąg. O nie, znowu ona. Znowu się spotykamy. Little Ghost, czyli mały duchu. Zazwyczaj jestem dosyć spostrzegawcza. Ja ciebie nie doceniłam. Ale już zobaczyłam prawdę.
Widziałeś świat poza... Widziałeś poza granicę tego królestwa. Twoja resilience to jest upartość tam... Stanowczość. Twoja jest stanowczość zrodzona z dwóch pustek. Nie jest to zaskoczeniem w takim wypadku, że udało ci się dotrzeć do serca tego świata. Robiąc to, powinieneś poznać poświęcenie, które czyni jego podróż nadal stoi. Jeśli, znając prawdę, nadal będziesz nadal próbował uzyskać rolę w machinacjach Hollow Nest, szukaj grobowca w popiołach i znak, który dałby takim jak ty. Okej, patrzę, tak nie schludniej w ogóle. Ale okej, poszła sobie. A tu możemy inspektować. Ku pamięci Hollow Knighta, pustego rycerza, czyli ta postać to jest Hollow Knight, okej. W czarnej skorupie czarnym skarbcu, wysoko powyżej, przez jego poświęcenie Hollow Knight przetrwa wieczność. Świątynia Czarnego Jajka dodana do mapy. To on jest na tym miejscu. Okej. I dobra, jakieś drzwi, których oczywiście nie jesteśmy w stanie przebić, więc co? Na tym chyba kończymy zwiedzanie lokacji. Nawet mówiąc. Co? Co? Aha, dobra, mniejsza. Dobra. Zbierajmy więc kaskę. Zwiedzajmy i może wróćmy za chwilę do ławeczki. Aha, oczywiście. Czyli to tyle. Nic więcej tu nie mogę osiągnąć. Wszystko jest przede mną pozamykane. No cóż, w takim wypadku, powiem wam szczerze, widziałem tam jeszcze u góry wcześniej, że można pozwiedzać trochę. Ale zwiedzaniem reszty miejsc zajmiemy się już w kolejnym epizodzie. Na obecny moment... W sumie bym mógł już wam się pożegnać, ale... Wolę jeszcze przy was powrócić do ławeczki. I tak... Powrócić do ławeczki, mówię, spadając z windy. A cóż. Dobra, 1, 2, 3, 4. Czyli albo tam wcześniej też było 4 i nie ulepszyło się na tyle, żeby go pokonywać w mniejszej ilości, albo wcześniej było 5. Chociaż mi się wydaje, że było 4, więc chyba się w jego przypadku nic nie zmieniło. Ale dobra. Jesteśmy przy ławeczce, hura. Nadal z Quirrellem. Więc na końcu jeszcze pogadajmy. Miasto wydaje się być wbudowane w olbrzymim jaskinie. A ten deszcz wypływa z pęknięć w kamieniu powyżej. Musi tam gdzieś być pełno wody, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że jeśli to ten jaskiniowy sufit wytrzymał tak długo, powinien nas też utrzymać. Zanim puszczę to królestwo, chciałbym zobaczyć, skąd bierze się ta cała woda. Cóż za widok to musi być. Dobra, czyli taki krótki dialog. I standardowo, siadając na ławeczce, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Moim zdaniem osiągnęliśmy dzisiaj wielki sukces. Dosyć, że poznaliśmy umiejętność odbijania się od ścian. To jeszcze ulepszyliśmy broń, więc no, super sprawa. I cóż, z niecierpliwością będę wyczekiwał kolejnych momentów. Kolejnych nowości, no i dobra. Nie będę może więcej przedłużał, więc no po prostu do zobaczenia w następnym odcinku, no i trzymajcie się. Hej.